Jestem bardzo podekscytowany, że już... Nie! To trzeba boys. Ergo Arena Gdańsk, co postrzegam. Ja idę. Ja chyba idę. News. Słucham muzyki młodych ludzi. Jak? Dzień dobry, witam. Odbierz. Halo Radku, właśnie jedziemy po ruchomych schodach do ciebie. Gdzie widzimy się? Może w niebie? Coś mi się wydaje, że to niebo to było nawiązanie do Kofi Halen. Drodzy Państwo, każda okazja jest dobra, żeby spotkać się z... Rokiem Kotarskim. Ubranym dzisiaj jak lekko stronniczy. Człowiek sukcesu. Hej Wódku. Dzień dobry, witam Państwa. To wygląda na budynek, do którego musimy się udać. To jest Chłodna 52. Bardzo ładny, bardzo. W Krakowie takich nie mamy. Znalazłem taki śmieszny pędzel do golenia, tylko nie mam pianki. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w Akademii Cecha i Polska. Ja nazywam się Włodek Markowicz. Ja nazywam się Karol Paciorek. Za chwilę pokażę Wam, jak robić kawę. Bam. Taki mam fartuszek. Amerykano, biegiem. Gościu! Każdy wie, że jest tylko jeden guzik. Rób kawę. Wskaż, rób kawę i robi kawę. Taka sama. Gościu! Nie wie pan, gdzie jest kawa, bo... Gościu! Nie ma. Amerykano, ja muszę lecieć do mojej pracy, ja potrzebuję kawę to go! Chwila, nie? Delikatny przekaz reklamowy. Dobra, pieprzyć, zrób mi trzy w jednym, taką z torebki. To mam. A ile to kosztuje? Fajne. Co to? A ile taki ekspres kosztuje? Ze stówkę, no nie? Na promocji. No. A ja widziałem taki na Allegro za stówkę. Dokładnie. W Biedronce też były takie kapsułki, dużo lepsze. Nic się nie trzeba ubrudzić. Inni pracują, a ja patrzę. Szybciej, ludzie czekają na kawę, szybciej! Szybciej! Jezus, klienci czekają, szybciej! Szybciej! Dobrze, cała Polska patrzy ci na ręce, uwaga. Kto jest bardziej zdenerwowany? O, proszę, no! No, no rewelacja. No, no super. Co to jest? Mgławica Oriona? Co to jest? Coraz lepiej mi idzie. Nie tak, nie strzelam. Patrz, o tak. O, i... Czy to jest tak, że ktoś, ktokolwiek w Coffee Heaven albo w Costa umie robić takie espresso jak ja? No myślę, że nikt tak świetnie sobie z tym nie radzi. To jest jednak kunszt. No mnie świetnie, oczywiście od samego początku pierwsze kawy były rewelacyjne. Wszyscy tutaj przychodzili i mówili: Karol, daj spróbować, cukru nie trzeba. Tutaj w ogóle jest tak strasznie dużo rzeczy, bo ja cały czas robię kolejne kawy, są tak świetne. Mleko nie ma problemu. Serce ma arytmię. Powiem tak, słyszę śmiech krytyków. Ale z tego mleka jeszcze można zrobić świetną kawę. Tym, tu, spieniamy. Jest bardzo trudne dobrze spienić mleko. Prawda? Tak, nie ma to tam. No, tutaj to się robi coś takiego. Hyt, jeszcze raz. To jest magia. Pokaż ile z kubków zrobię. To są wszystkie moje próby. No trening czyni mistrza. No, ja muszę Piotra nauczyć jednak, bo wiesz, gościowi totalnie nie idzie. O stary. Co to jest? Starczyk. Starczyk. Starczyk! Żaba, która się rozbija na skałach po skoku stąd. Dawaj stary, mam jeszcze mleko na drugą kawę. Przepraszam. Cześć. No, czy tak. Te są dwie najlepsze, czyli to jest moje i Karola. A to jest naszych pomocników Piotrka i Dawi. 7 godzin! 7 godzin! Ale przynajmniej jakie ładne! Prawda? Trening czyni mistrza, nie?
Da się. Trochę trzeba poćwiczyć, ale się da. Pik. I to by było na tyle. My już zakończyliśmy, ale to jeszcze nie wszystko. A otóż to, mamy dla was konkurs. Możecie się znaleźć na takich warsztatach w Warszawie, Costa i Coffee Heaven, żebyście się nauczyli robić taki latte art i takie dobre kawy jak my. Tylko co trzeba zrobić? Mamy 12 wejściówek w sierpniu. Można przyjechać i nauczyć się, jak być dobrym baristą. Trzeba wysłać nam na maila kasia@lekostrenchy.tv. W temacie wpisujemy kawa, zdjęcia podobizn narysowanych naszych mordek na kawie. Kawach. No właśnie, czyli musicie zrobić kawę, oczywiście z mlekiem, i na tym mleku, na tej kawie narysować nasze podobizny. Nieważne jak zrobicie, inwencja się liczy. 12 najlepszych osób. Tak. Najlepiej z Warszawy i okolic, pamiętajcie o tym. Przyjadą tutaj w sierpniu i nauczą się robić taki latte art jak my. Przypominamy, kasia@lekostrenchy.tv, w temacie pisujemy kawa. I tam wysyłacie zdjęcia naszych podobizn. Ja podejrzewam, że u mnie to będą włosy. Bardzo takie duże, pierzyste. Ej, włosy będzie łatwo. A, tak, a u ciebie to będą okulary. No tak. No to już wiecie, gdzie iść. Pa, pa.